Cześć! Chciałbym wam dziś przedstawić pierwszy efekt, który został wykonany specjalnie dla mnie. Mowa tu o Asteriusie, firmy Hetman Custom Audio Electronics, stworzonej przez Pawła Świerczyńskiego. Asterius to analogowy podwójny delay. Po podłączeniu do szeregowej pętli wzmacniacza daje on naprawdę piękny i naturalny efekt echa. Można go wpiąć również w wejście liniowe, lecz trzeba by go wtedy nieco stonować. Ja natomiast nie posiadam jeszcze sprzętu do nagrywania wzmacniacza, więc posiłkuję się kartą dźwiękową M-Audio Fast Track, którą nagrałem dźwięk przez Guitar Rig. Konstrukcja wykonana jest bardzo profesjonalnie. Nic nie lata i nie trzeszczy, a pokrętła pracują z odpowiednim oporem. Mamy tu standardowy delay okraszony pokrętłami typowymi dla takich efektów, czyli repeats, którymi ustawiamy ilość powtórzeń, echo, które odpowiada za czas, oraz level, czyli głośność efektu nad sygnałem słuchem. Cała magia tego delayu nie tkwi w tym, że to po prostu delay. To podwójny delay. Bardzo chciałem mieć w swoim brzmieniu specyficzny efekt podwójnych rozchodzących się uderzeń. Na filmie udało mi się zaprezentować tylko część jego możliwości, a to już trzecia w nocy, więc i moje granie jest już lekko spontaniczne. Nie lubię wstawiać wszelkiego typu efektów przestrzennych przed przestery, więc posłuchamy tylko czystego brzmienia. Dość tego gadania i zapraszam do słuchania. Teraz to, po co tu wszyscy jesteśmy. Dorzucam drugi delay i niech dzieje się wola elektroniki.
Mam nadzieję, że Was nie zanudziłem tym filmem. Trud Pawła, jak widać, nie poszedł na marne. Postaram się godnie używać tego efektu. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!